Choć wiosna w tym roku rozpoczyna się dość nieśmiało, Puławski ratusz już myśli o rozwiązaniu problemu, który jest niezwykle dokuczliwy w upalne i wilgotne letnie dni. Urząd Miasta złożył zapytanie ofertowe w celu wyłonienia firmy, która w tym roku zajmie się zwalczaniem komarów, kleszczy i meszek na terenie Puław. Wykaz obszarów przewidzianych do przeprowadzenia akcji obejmuje przede wszystkim tereny zielone, parki, skwery, a także okolice budynków miejskich, szkół i przedszkoli. Odkomarzanie miałoby być przeprowadzone od czerwca do września we wcześniej ustalonych terminach w porach nocnych. Przedsiębiorstwa chętne do podjęcia się tego zadania powinny zgłaszać się do Urzędu Miasta ze swoją ofertą do 4 maja. Puławski ratusz wymaga od oferentów doświadczenia w zakresie dezynsekcji i udowodnienia tego m.in. w postaci krótkiego filmu wideo lub dokumentacji fotograficznej prezentujących podjęte działania. GoGSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. GoGSM, ulica Generała Fieldorfa Nila 2, Galeria Nowa. Oraz Premium Mobile, Galeria Zielona, na parterze obok ruchomych schodów.